Ja nie wiem, czy jest jakaś taka ogólna recepta. Ja nawet kiedyś czytałam jakieś poradniki, bo trochę ich powstało. I tak trudno jest przyłożyć jakąś metodę, jakąś receptę, jakieś rady do rodziny jednej konkretnej, dlatego że każda rodzina jest różna. Są różne problemy, są różne te patchworki. Ja cały czas powtarzam, że no słabym ogniwem wystarczy, że będzie jeden człowiek, który może rozwalić nawet wieloletnią, misternie układaną budowlę, bo to jest pewnego rodzaju budowla, którą się gdzieś tam od podstaw zaczyna budować, która się składa z babć, dziadków, cioć, wujków, rodzeństwa biologicznego, przyszywanego, nowego. I to nie jest łatwe, bo dochodzą do tego bardzo często emocje. One oczywiście z latami upływającymi czasem zaczynają gdzieś tam tracić, myślę, na swojej sile, ale też pojawiają się wtedy inne problemy, więc to jest niezwykle trudne. Jak często piszą do mnie kobiety, jak to zrobiłam, no bo jesteśmy już 8 lat za chwilę po ślubie, 9 lat w związku w przyszłym roku, że tyle wytrwaliśmy, to ja nie jestem w stanie im udzielić jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że mamy z mężem naprawdę świadomość tego, że to nie jest tylko idylla i nie zawsze było i nie zawsze będzie cudownie i wspaniale, i wielokrotnie na przestrzeni tych ostatnich lat mieliśmy takie momenty, w których myślę, że oboje zastanawialiśmy się, czy to były dobre decyzje, czy sobie dalej z tym poradzimy. Natomiast jeżeli jest fundament w postaci miłości, to jest w stanie, myślę, że człowiek wiele rzeczy przełknąć, nad wieloma rzeczami przejść do porządku dziennego, czasami też schować swój honor, jakieś takie indywidualne emocje i egoizm do kieszeni. Na pewno coś, co powtarzam wszystkim, zwłaszcza kobietom, które się do mnie odzywają właśnie w trakcie rozwodu, po rozwodzie, albo takie, które na przykład były same i poznają jakiegoś mężczyznę, który ma dzieci i zastanawiają się, jak to będzie, że trzeba mieć świadomość tego, że w tym epicentrum zawsze będą dzieci. I że te nasze dorosłe emocje naprawdę warto schować do kieszeni, bo my sobie jakoś z tym poradzimy. Natomiast dzieci, które wychowują się w czy to konflikcie lojalnościowym, czy to są świadkami takiego targania rodziców między sobą, to jest chyba najgorsza kara, jaka może je spotkać, bo nie dość, że już nie mają pełnej biologicznej rodziny, co zawsze jest oczywiście dużym problemem dla dziecka. Oczywiście nie mówię o patologicznych rodzinach, które no z natury wiadomo, że będą dysfunkcyjne, więc lepiej, żeby nie było ich, ale dokładanie tym dzieciom jeszcze na tym etapie, kiedy one się socjalizują, kiedy wychowują się, kiedy powinny się uczyć mądrych, fajnych, wartościowych relacji też pomiędzy mężczyzną a kobietą, czy między no, rodzicami, już nie mówiąc o płci, to chyba jedyne, co możemy zrobić w takim patchworku i w takiej sytuacji, to myśleć naprawdę tylko i wyłącznie o tych dzieciach. I z mojego doświadczenia, ja to usłyszałam wiele, wiele lat temu, bardzo dobrze patchworkowi robi wspólne dziecko. I ja to miałam w głowie cały czas, że wspólne dziecko bardzo dużo zmienia, że złącza, że zlepia, że też wtedy pewne emocje, te złe emocje gdzieś tam schodzą na dalszy plan. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że rzeczywiście tak jest, że syn, nasz wspólny syn, czyli ten wspólny też jakby mianownik, który jest z nami na co dzień, bardzo nas do siebie wszystkich zbliżył. I to nie chodzi tylko o naszą relację, ale też o relacje dzieci, dziadków. Na pewno jesteśmy inną rodziną niż byliśmy 2 czy 3 lata temu i mamy jeszcze w głowie na pewno jeszcze więcej powodów do tego, żeby te trudne chwile przetrwać.